Sieradz Open Hair Festival 2016 zainaugurował kongres marki miasta zatytułowany Z prądem czy pod prąd. Tematem przewodnim była promocja miast i regionów. Open Hair Festival to dobry pomysł, ale tylko dla pewnej grupy odbiorców, co zauważył prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Przemysław Andrzejak. Miasto nie może mieć tylko jednej marki, nie może tylko inwestować w jedną markę. Open Hair na pewno jest fajnym wydarzeniem, ale też dla pewnej grupy, dla pewnej niszy. To nie jest dla wszystkich. Tak? To jest dla fryzjerów, to jest dla pewnej grupy biznesu, natomiast czy, nie wiem, branża na przykład spożywcza, czy branża chemiczna, czy osoby związane powiedzmy z branżą tutaj ceramiczną, czy będą tym zainteresowane? Nie wiem. Aby marka miała siłę, trzeba stale nad nią pracować. Budowanie marki regionu promuje Łódzkie, zajmujemy się od kilku lat. Traktujemy to przedsięwzięcie jako swoistą platformę, na której mogą się pokazywać miasta, miejsca. Rola marki, tak jak w naszym przypadku grupy Tu Bądzin, to jest rzecz, na którą pracuje się latami i nie można jakby szachować nią na prawo i lewo. Trzeba dbać o jej wizerunek, bo jednym jakby złym ruchem można naprawdę bardzo dużo zaprzepaścić. My jeszcze jako gmina Burzenin jesteśmy wciąż jeszcze na takim etapie, że oprócz samej symboliki, samej marki, pracujemy jeszcze wciąż nad otoczką, chociażby taką infrastrukturalną. Ja myślę, że marka jest bardzo istotną rzeczą, stąd też moja tutaj obecność, żeby coś podejrzeć, podsłuchać i ewentualnie wykorzystać właśnie te cenne informacje w budowaniu marki takiego małego miasta, jakie są Błaszki. Sieradz Open Hair Festival stał się marką Sieradza, ale nasze miasto nadal nie posiada silnego symbolu. Nie dostrzegam w Sieradzu dziś symbolu. I to jest też opinia mieszkańców, tak, że podają rynek, podają ulicę, podają pewne wydarzenie, ale żaden z mieszkańców nie powtarza pewnego symbolu. I myślę, że tutaj trzeba będzie taki symbol może stworzyć, tak jak kiedyś Paryż stworzył wieżę Eiffla. Tego samego dnia na rynku odbyły się koncerty zespołu Miód i Larilu oraz występ pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. W sobotę w namiocie sferycznym na Placu Teatralnym odbyło się spotkanie z Laurą Filipą, światowej sławy stylistą, który fryzjerstwa uczył się u Aleksandra de Paris, ucznia samego Antuana. Tego samego dnia zaszczytne wyróżnienie otrzymał Bogusław Kulesza, sieradzki fryzjer, przewodniczący sieradzkiej sekcji fryzjerów przy cechu rzemiosł różnych. Najważniejsze odznaczenie rzemieślnicze, szable imienia Jana Kilińskiego wręczono przy rzeźbie Antuana na sieradzkim rynku. Sobota minęła pod znakiem koncertów. Wystąpiły zespoły Domowe Melodie i Afromental. Gwiazdą wieczoru był szwedzki piosenkarz Måns Zelmerlöw, który wcześniej ze swoim zespołem rozegrał mecz piłki nożnej z piłkarzami i piłkarkami Warty Sieradz. Przy remisie 8-8 sieradzanie wygrali w rzutach karnych. Po raz drugi już odbyła się bitwa na kolory Holi. Powiem szczerze, nie byliśmy przygotowani na takie coś. Córka mnie, mamę najpierw wkręciła. To... No ale jakimś cudem się znalazłem, nie mogłem wyjść z środka, zaczęło się odliczanie. Efekty są takie, jak widać, no. Najgorsze jest, kiedy wszyscy wyrzucą po prostu proszek do góry, ale ogólnie jest naprawdę bardzo fajna i polecam na przyszłość. Niedziela to tradycyjny konkurs uczniów fryzjerstwa imienia Antuana Cierpikowskiego. W trakcie 32. edycji zmierzyło się 37 fryzjerów. Do nas zawodnicy przyjeżdżają naprawdę wysokim już poziomem. Głównie przede wszystkim ja nastawiam się na to, że po prostu na tym egzaminie czeladniczym jest mniej. Mogę się skupić na innych rzeczach, a po prostu to już odchodzą i wiem, że już mam je zaliczone. Na Placu Teatralnym odbył się pokaz kolekcji studentów Katedry Ubioru Akademii Sztuk Pięknych Łodzi. W Centrum Informacji Kulturalnej swoją premierę miał komiks Dominiki Cierplikowskiej zatytułowany Guzik z puentelką. Stworzyliśmy jakby komiks, który wydaje mi się, że trafia gdzieś tam do młodszego czytelnika. Jednak wydaje mi się, że w tej warstwie tekstowej wiele starszych czytelników znajdzie jakby coś dla siebie, czy pewne miejsca, czy pewne postacie, z którymi jakby mogli jeszcze obcować. Na scenie głównej odbyły się koncerty Organka i Dawida Podsiadło. W trakcie festiwalu w różnych częściach miasta miały miejsce różnorodne pokazy i stylizacje. Wzdłuż ulicy Kościuszki rozlokowano food trucki, na placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego zrobiono mini plażę, a przy stawie w sąsiedztwie Urzędu Miasta rozlokowana była strefa piknikowa z atrakcjami dla dzieci.